Najprzystojniejszy streamer. Kapten pierwszy. Anterias. Anterias? O kurde, czekaj. No powiem ci, że tak, Anterias jest na naszej liście. Tylko jest na przedostatniej pozycji. Jedynie 5% głosujących. Nie znałem się. Szao. Co na to powiesz? Ksajo. Ksajo, tak jest, pierwsza pozycja. 20% głosujących wybrało tego właśnie streamera. Pytanie przychodzi do drużyny czerwonej. Dzień dobry, Arkonie, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, doktorze Hodo, witam cię. Nie będziemy się przedstawiać, bo każdy cię już kojarzy. Twitch.tv/Arkon, zapraszam. Tak, Twitch.tv/Anterias, zgadza się. Powiedz mi proszę, jaki jest najprzystojniejszy streamer. Oczywiście, że doktor Hodo. Ach, no cóż, no jak to tak? Niezły streamer. Ostatni raz streamowałem jakieś 3 miesiące temu. Doktor Hodo jest na naszej liście, druga pozycja zaraz za Ksajo, 18% głosujących. Ja chciałem wam powiedzieć, widzowie, że wy albo bardzo mnie lubicie, albo jesteście kurwa ślepi w chuj. Torix, do ciebie pytanie. Jaki jest twoim zdaniem najprzystojniejszy streamer? Loki Steve. No proszę państwa, jest na trzeciej pozycji. Drużyna KFC Espanyol na razie bez straty żadnej szansy. Przerywamy ten materiał, żeby nadać ważny komunikat od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Diablo Chairs. Znudziło ci się siedzenie na zwykłym krzesełku? Masz dość obolałych pleców i spiętych 4 liter? Wypróbuj Diablo Chairs i siedź jak król. Fotel Diablo Chairs dostosujesz do wysokości swojego biurka. Możesz odblokować oparcie i bujać się bez ryzyka gleby na plecy. Możesz śmigać po całym pokoju bez szurania podłogi. Możesz wspomóc dolną część swojego kręgosłupa specjalną poduszką. Diablo Chairs to marka stworzona przez profesjonalistów, którzy na fotelach gamingowych znają się najlepiej. Sprawdź fotele Diablo od firmy numer 1 w Europie. Ja przesiaduję codziennie, długie godziny na fotelach Diablo już od dobrych 2 lat. I bardzo sobie je chwalę. Także jeżeli wy zastanawiacie się nad upgrade'em swojego miejsca siedzącego, to Diablo będzie na pewno dobrym wyborem. Pamiętajcie, że z kodem HODO macie 3% zniżki na wszystkie fotele. Także klikajcie w link w opisie i wybierzcie swój Diablo Chair. Strix, najprzystojniejszy streamer. No to jakby nie usłyszałeś, to bym powiedział, że tak, wracając do OG, no to Izak. Izak, jak najbardziej, 5% głosujących. Tak, tak. Szao, wracamy do ciebie. Jaki będzie drugi, moim zdaniem, najprzystojniejszy streamer? Damian Nerwarien Ziaja. Ciągną cię dready, tak? On już ich nie ma. Nie ma dready. Nerwarien jest na naszej tablicy, 9% głosujących. Jeszcze tylko 4 pozycje do zgadnięcia. Wracamy do Arkoana. Powiem ci, doktorze Hodo, że nie wiem, dlaczego wcześniej mi to nie przyszło do głowy, bo przecież ostatnio było tak głośno o tym człowieku. Na pewno, na 100%. Tak powie Arkoan, to oczywiste, jasne jak słońce, że Mandzio. Myślisz, że jego nowa... W tych spódniczkach, nie powiesz mi, że nie. Przyznaję ci rację, Mandzio, 5% głosujących, ostatnia pozycja. Toriksie, jeszcze raz ty, jaka będzie twoja druga odpowiedź? Teraz to musi być Popo. Niestety nie ma. Pierwszy strajk, idziemy do Strixa. No mi został tylko jeden pik i myślę, że to będzie Zony. Niestety również go nie ma. Drugi, Dzynx, że naprzeciwna może się naradzać na czacie. A ja idę do Szao, teraz dużo od niego zależy. Bartłomiej. Doktor Ulgot Gałon się. Niestety nie ma go na naszej tablicy, także pytanie przechodzi do przeciwników. Idziemy do kaptyna drużyny niebieskiej. Słuchamy w takim razie, jaka jest wasza odpowiedź. Tak się moldę. No tak, jeżeli chodzi o moją drużynę, to dali mi 2 dobre piki, aczkolwiek nie wiem, kto może być, ale pójdę z swoim topem, najpierw będzie na mnie Rybson. 3 Rybson jest na naszej tablicy, na pozycji 4. Jest Rybson, proszę państwa, 11% głosujących. Nie, moje primo drzemy! Na naszej tablicy, oprócz wymienionych wcześniej, jest jeszcze Jankos jako najprzystojniejszy streamer, 8% głosujących i Arquel, 6%. Witam państwa bardzo serdecznie w familiadzie o popularnych streamerach. Zanim przejdziemy do drugiego pytania, suchy żart prowadzącego. Co robi lekarz na polu minowym? Witaminy. Ja pierdolę. Z odcinka na odcinka coraz lepiej. Dziękuję, zasłużyłem w pełni. W tej edycji mieliśmy rekordową ilość ankietowanych, bo prawie 1400 osób zostawiło swoje opinie, także wiemy, że próbka jest duża. Przedstawmy może jeszcze szybko drużyny. Po lewej stronie drużyna kaptyna, która nazywa się FF15, a po prawej stronie Szao i jego drużyna KFC Espanyol. Hola, yo soy de Mexico, Pablo es español, ¿dónde está de la biblioteca? Uwaga, pytanie dla stolejarzy. Najładniejsza streamerka. Uuu, Arkoan, wiadomo, że pierwszy! No byku! Wydaje mi się, że... Arkoan wybiera z listy, czekajcie. Również zauważyłeś jej piękno robiący jej piękny cosplay, także musi to być Shiny Waifu. Druga pozycja, 24% głosujących. Chłopcio, możesz to przebić. Jest jeszcze jedna osoba nad nią. Nie przebijaj, nie przebijaj. Nie... Nieuczesana. Nieuczesana pierwsza pozycja, tak jest! 30% głosujących! Ale schabacił, ale schabacił! Właśnie to jest dobrze przejąć pytanie, odpowiedzieć na wszystkie najbardziej oczywiste odpowiedzi, a im dać to trudne, wiecie. Ale ja mam Strixa w teamie. Aha. Kawacie, dzień dobry. Dwa słowa o tobie. No, jestem kowalem. Najładniejsza streamerka. Kahix. Moja mama.
Dobra. Odpowiedzi Shao niestety nie ma na naszej tablicy, ale Kasik jest na naszej tablicy, trzecia pozycja, 19% głosujących, brawo. W końcu udało się odpowiedzieć. Kucharzełku, witam bardzo serdecznie, piękny banan nad twoją głową. Również mi się podoba, nie ukrywam. Kto twoim zdaniem będzie najładniejszą streamerką na Twitchu? Jakie są jeszcze streamerki na Twitchu? Niestety nie mogę ci podać listy. Napisz do Alkoana, on ci powie. Nie, chyba po prostu przejdźmy dalej, bo ja nie kojarzę żadnej. Nie chcesz nawet strzelić jakiegoś... Ja nie wiem co strzelić, w tym jest problem. Byp, niestety, kucharz tutaj nie popisał się swoją wiedzą, wracamy do kapitana. Kapitan, czy ty śledzisz scenę Twitchową, tą damską scenę Twitchową? A w życiu? Ja polecę OG z tego co pamiętam, Mrs. Honey. Mrs. Honey, jest, tak? Proszę państwa na naszej liście. Ej, dobra, dobra, guys, 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 walić tę familiadę! A teraz mnie zafollowała na Twitterze! Wow. No. Wow. Gratuluję, czy anyway. To... Kupcio. Jest ta, co tego nagrywała. A Mogusa z innymi. Wpadka. Wpadka. Niestety nie ma niczego takiego na naszej liście. Wpadką to ja byłem, niestety. Drugi dzynk, drużyna przeciwna może się narażać. Narażać, kurwa. Naradzać. Przechodzimy do Hawata. Jest szansa na to, że będzie... Padło mi z głowy. Nie, kurwa. Nie wierzę w to. Czelam Famina. Kucharz aż wyszedł. Famina, tak? Może ci się pomyło z familiadą. Niestety nie ma niczego takiego na naszej tablicy. Przechodzimy w takim razie do drużyny przeciwnej. Shao, czy twoja drużyna zdążyła się naradzić? Nasza odpowiedź jest to Arkoa. Your Queen. Niestety tej odpowiedzi nie ma na naszej tablicy, więc punkty po raz kolejny trafiają do drużyny FF15. Patryk, kurwa, a jaka jest za miesiąc? I śmieciu jebany. Dobra, sprawdźmy co jeszcze jest na naszej tablicy. Lecąc może od góry. Mylin, Stazja, Nafcia, Mamiko, Eishi i Tyris. Nie klikaj, Hawat. Największa wpadka streamera. Hawat pierwszy. Jak miał nie klikać, to kliknął. Pokazanie tylnej części ciała, czyli aka dupy przez Nerwariena. Czy dupa Nerwariena jest na naszej tablicy? Oczywiście, że tak. 92% głosujących wybrało tę właśnie odpowiedź. Kucharzu, największa wpadka streamera. Dżungla Jankosa? Niestety nie ma takiej odpowiedzi na naszej tablicy. Podejrzewałbym, że pewnie coś z Arquelem na 100%. Arquel i coś z Enworldem na pewno będzie. Proszę państwa, Arquel i rasistowska piosenka. 4% głosujących, tak jest! Jeszcze tylko dwie odpowiedzi na naszej tablicy. Wy macie natomiast dwie szanse. Chupcio, słuchamy cię. Link adresu też chyba u Arquela był. Niestety tej odpowiedzi nie ma na naszej tablicy. Dobra, narada na czacie w lolu, na czacie w lolu. Chabat, wracamy do ciebie. Dużo teraz zależy od ciebie. Powiedz mi, jaka była największa wpadka streamera? Że spadł krzesłem na psa i go przygniął. Nie, chyba nie ma nic takiego. To była dobra wpadka. Shao, dzień dobry. Czy zdążyliście się już naradzić? Niech będzie Bounty. Bounty, tak? No nie wiem. Arkoan, powiedz za mnie, bo ty to ogarniesz. Chodzi o słynną konwersację Arquela z Wilsonem o nowy system. W lolu, Bounty, albo jak to woli, o batonika. Z kokosem, kim? Jankosem? Bounty, czy lubię? No, jest okej. Okay. Tam to się podoba, nie wiem, ludzie też narzekają, ale masz spoko. No, niektórzy nie lubią kokosa, na przykład. Kogo, Jankosa? Czy Bounty jest na naszej tablicy, sprawdźmy. Niestety nie ma, proszę państwa. Zobaczmy, co na naszej tablicy się faktycznie znajduje. Przedostatnia pozycja, Pago i deal z Xiaomi. Ostatnia pozycja, 1% głosujących, Wysocki i robienie świecy. Ej, Anterias pisze, pozdro i ty do mnie. Najbardziej znienawidzony streamer. Trix był pierwszy. This stream. Czy on jest na naszej tablicy? Szok, niedowierzanie. Pierwsza pozycja, 56% głosujących, gratulacje. Shao, kto twoim zdaniem będzie znienawidzonym, najbardziej znienawidzonym streamerem? Ja tam bardzo go lubię, ale Xayo. No jest popularny, więc musi mieć dużo hejterów. Trochę tak to działa i faktycznie Xayo jest na naszej tablicy, 5% głosujących wybrało tego właśnie gracza. Arkoanie. YouTube Arkoan, pozdrawiam. Przestań, oczywiście XNTentacion. XNTentacion jest na naszej tablicy, ale jest to ostatnia pozycja, 2% głosujących. Przechodzimy do Torixa, dzień dobry Torixie. Często są takie zarzuty wobec mnie wytaczane w komentarzach na YouTubie, że nie zapraszam widzów do odcinka. Powiedz, czy oglądasz mój kanał? Oczywiście, że nie. Dobrze, doskonale. Że Hodo nie bierze widzów do filmu, musiałem 20 minut szukać losowej osoby po Discordach, bo nie było osób do nagrywek. A jaki jest twoim zdaniem najbardziej znienawidzony streamer? Evron, tfu. Evron, tfu! Jest, proszę państwa, druga pozycja, 17%. Strix. Rybson. Nie ma na naszej tablicy, niestety. Dobra, nie, strollowali widzowie, nie, jakby. Wracamy do Shao i słuchamy, jaka jest najbardziej znienawidzona postać streamująca. Random Bruce. Random Bruce, ku mojemu zaskoczeniu, trzecia pozycja. O
A to był żart, ale okej, zajebiście. Arkoanie, ponownie ty. Witam, Mandzio. Dobra, Arkoan po raz kolejny stawia na tę samą kartę i po raz kolejny mu się to udaje, bo Mandzio jest na tej liście. 3% głosujących wybrało tego właśnie streamera. Słuchamy Torixa. Może tym razem Arkwell? Bounty nie było na naszej tablicy, a Arkwell jak najbardziej, 3% głosujących. Teraz jest problem, bo zastanawiam się, czy widownia nie lubi kobiet. No to w takim razie, no nie było uczesano. Niestety nie ma, w sumie nawet stety. Szao, wszystko zależy od ciebie. Brzydna przycina może się naradzać. Overpow. Niestety overpowa nie ma. Przechodzimy do drużyny niebieskiej. Czy już się naradziliście? No właśnie, to była jedna z głośniejszych dram na Twitchu, więc myślę i dużo osób wtedy się odwróciło i znienawidziło. Miała dramę z Zonem, nasza odpowiedź to Claudia Croft. Sprawdźmy, czy jest to na naszej tablicy i odpowiedź brzmi nie ma. KFC Espanyol zdobywa pierwsze punkty, 93 punkty na ich konto. A sprawdźmy, co jeszcze jest na naszej tablicy. Jankos! 3% głosujących. Następnie Dr. Hodo, 2% głosujących. Ja mam wasze maile, dostajecie bany. I ostatnia osoba, Mamon, też również 2% głosujących. Najlepsza kategoria na Twitchu, start. Dobra, pierwszy był Captain. League of Legends. League of Legends, pierwsze miejsce, tak jest, 53% głosujących wybrało tę właśnie kategorię. Hubcio, co tam słychać u ciebie, jak się dzisiaj czujesz? Dzisiaj się czuję bardzo dobrze. Wróciłem wczoraj z Tomaszowa Mazowieckiego. Szkoliłem tam dzieci w Minecrafcie i ostatniego dnia naklepałem je w PvP. Powiedz mi, jaka jest najlepsza kategoria na Twitchu według ciebie? Chatting, czy tam rozmowy? Just chatting, 25% głosujących. Kiedy były robione te ankiety? 5 dni temu, coś takiego. Kategorie się nie zmieniają przecież! Zmieniła się, bo jest jedna gra dodatkowa. Lost Ark. Czy Lost Ark jest na naszej tablicy? Niestety nie ma. Podchodzimy do kucharza, na którym nadal kręci się banan. Aktualnie to może być Grand Theft Auto? Również nie, proszę państwa. Drugi dzynk z drużyna przeciwna może się naradzać. Kaptynie, kapitanie drużyny niebieskiej, teraz dużo w twoich rękach. Powiedz, jaka twoim zdaniem będzie najlepsza kategoria. Ja swoim guessem mówię, że będzie to Genshin Impact. Odważny strzał, 1% głosujących wybrało tę właśnie grę. Dobra, Hubcio, w takim razie słuchamy ciebie. Kontruderzenie, globalna ofensywa. Kontruderzenie, globalna ofensywa dla tępych. CSGO jest na naszej tablicy, 1% głosujących. Dla tępych, ja pierdolę. Przechodzimy do Hawata, proszę państwa. Jaka jest twoim zdaniem najlepsza kategoria na Twitchu? Za głosem serca, że Valorant. 2% głosujących, no trzymacie się tej ostatniej szansy? Kucharzełku. Dobra, ostatnim logicznym chyba wyjściem będzie Teamfight Tactics. Proszę państwa, 1% głosujących. Po raz kolejny wracamy do kapitana Kaptyna. Nie wiem, kto jeszcze gra w tą grę, ale pewnie ktoś to może jeszcze ogląda. Overwatch. Kaptyn, straciłem do ciebie resztki szacunku. Overwatch to tylko u Gimpera. Niestety na naszej tablicy nie ma takiej odpowiedzi. Wracamy w takim razie do drużyny KFC Espanyol. Dobrze, Szao, czy twoja drużyna zdążyła się już naradzić? Yes. Czy odpowiedź będzie w języku polskim, czy już przeszedłeś na angielsko-hiszpański? Odpowiedź będzie w języku angielskim. Jest to Minecraft. Popularna gra. Może się uda? Sprawdźmy na naszą tablicę. Tak jest! 1% głosujący! Gratulacje! Dobrze! Odkuwamy się! Sprawdźmy, co jeszcze jest na naszej tablicy, bo to są bardzo ciekawe odpowiedzi. Od góry. Baseny, jacuzzi i plaże. 10% głosujący. No tak. ASMR jeszcze będzie. Dokładnie tak! Tuż pod nią ASMR. I ostatnia, niewymieniona wcześniej, IRL. 2% głosujący. Najbardziej odklejony streamer. Ej, chyba remis był. No, chyba tak. Dobra, Hubcio po raz drugi uderzył drugi. Nie, drugi ej, czas zadał. Arkwell. Dobra, Hubcio już odpowiedział, proszę państwa. Arkwell, pierwsza pozycja, jakby co. Przechodzimy w takim razie do Hawata. Random bro. Oczywiście, 5% głosujących. Kucharzu. Powiedzmy, że Mamon. Mamon, 2% głosujących. Więcej odpowiedzi mi zabierzcie. Kaptyn, ciężkie zadanie teraz przed tobą. Nie no, ryba też miał odklejone rzeczy, jako zalekłem Rypson, nie będzie. Kogo, Jankosa? Rypson, druga pozycja, 6% głosujących. Bounty wraca do nas. Hubcio. Jankos. Tym razem Jankosa nie ma na naszej tablicy, niestety. Nasi gracze uważają, że jest przyklejony. Kawacie. Poczekaj, jak tam gacie? Znaczy... Krawacie. Po chwili zastanowienia jest na to szansa, że może być też Mandzio. Trafiony! Przedostatnia pozycja. Kucharzełku, po raz kolejny. Kto tam jeszcze może być odklejony? Nie wiem, czy to będzie. Obejmę Evrona. Evron, proszę państwa! Trzecia pozycja, 5% głosujących, ale eliminujecie ich jeden za drugim. Po ostatnich streamach stwierdzam, że Vardenga gając w ligę. Zobaczmy, czy Vardenga jest według naszych widzów odklejony. Niestety nie. Drugi dzynk. Drużyna przeciwna się naradza. Hubcio! Niech będzie, że Xayo. No i tak, 4% głosujących uważa go za najbardziej odklejonego streamera. Nie wiem z jakich powodów, musimy im zaufać. Hawat, po raz kolejny do ciebie pytanie. To jak była wcześniej odpowiedź o najgorszym streamerze, że otóż jesteś ty, w tym strzale też użyję tego i strzelam, że Dr. Hot. Proszę usunąć tego użytkownika. Dobra, Hawat, masz rację. Jestem na tej liście. Kucharzu.
w kogo strzelisz. Dobra, dajmy Cinkofa. Sprawdzamy, czy jest na naszej tablicy i, proszę państwa, nie ma. Drużyna przeciwna będzie miała szansę odpowiedzi na to pytanie. Dobra, Shao, czy zdążyliście już się naradzić? A wiem, z moją odpowiedzią jest Wysocki. Wysocki, najbardziej odklejony streamer. No i muszę powiedzieć, że niestety nie ma go na naszej tablicy. Także drużyna FF15 zdobyła punkty. Sprawdźmy, kto jeszcze jest na tej tablicy. Jest tu Diz, chociaż on chyba już nie streamuje, z tego co kojarzę. Na ostatniej pozycji Dr. Shao. Ja! Jaki plot twist, co jest? Chłopaki, bo Anterias mi napisał subójciarko, a no. Najlepsza emotka na Twitchu. Hawat. Pokr. Oczywiście pierwsza pozycja, 47% głosujących. Po raz kolejny drużyna FF15 przejęła pytanie. Zobaczymy, czy tym razem uda im się doprowadzić do końca. Kucharzu, słuchamy cię. Na pewno ludzie mieli podczas twoich streamów takie reakcje. Otóż KGW. Tak jest, KGW jest. Kaptynie, jesteś kapitanem tej drużyny. No, tak się składa. Powiedz mi, czy poprowadzić ją do zwycięstwa? A nie wiem, jak będzie mi się chciało. Ja strzelam, że emotka to będzie kappa. No lecicie jak po sznurku. Po szczurku. Lecicie jak po szczurku. 9% głosujących wybrało kappa. Dobra, chupcio. Omega lul. Omega lul. Niestety po raz pierwszy się mylicie. Hawacie. Są, że bydle tchum. Tak, jest jak najbardziej bible tchumb. Pucharzełku. No to ja strzelam, że sadgę. Sadgę oczywiście również jest na naszej tablicy. 6% głosujących. I znowu kaptyn. Ja strzelam, że będzie to cut gym. Jak najbardziej jest na naszej tablicy. Chupcio. Ja no jak znowu ja się wyjebię, to oni mnie wyjebią potem. Powiedzmy, że XD. Co? Zaryzykował, rzucił trochę emotką z Facebooka z 2009 roku, ale nie trafił. Od kiedy XD jest emotką? Drużyna przeciwna może się naradzać. Hawat, udowodnij teraz swojej drużynie, że tak naprawdę jesteś tego warta. To jest bardzo prosta emotka. Samo to serduszko. Niestety nie ma serduszka na naszej tablicy. Przechodzimy do drużyny KFC Espanyol. Czy panowie zdążyli już się naradzić? To niech będzie S. S, najprostsza emotka, często używana. Czy znalazła się w grupie najlepszych emotek na Twitchu według naszej publiczności? Odpowiedź brzmi nie. Kurwa. Punkty trafiają do drużyny przeciwnej i już sprawdzamy, co jest na naszej tablicy. Lecąc od góry, Pepe. I dalej, GigaChat, Stinky Cheese oraz TF. Ale nie wiedziałem, że tu widzów Evrona mamy, że w ser na czacie. Ej, proszę nie opluwać. Ej, kapitan, jak nie klikajmy od razu, porozmawiamy sobie chwilę. Dobra, proszę państwa, to uwaga. Najlepszy polski streamer. Kapitan zdradził Shao. Nie no, ja nic nie odpowiem. Dobra, masz 3 sekundy. Nie, ja chciałem porozmawiać po prostu. Ksajo. Chyba Big Brain wjechał, bo faktycznie Ksajo jest na pierwszej pozycji, 31% głosujących. Dobrze, Arkoanie, w takim razie, pytania trafia do ciebie. Najlepszy polski streamer. Dejmijmy to już z planszy, Doktor Hodo. Ach, dziękuję, bardzo, bardzo miło, ale niestety jestem dopiero na drugiej pozycji. Jedziemy dalej, Tori. Może Wysocki? Wysocki, tak jest. Jest, 6% głosujących wybrało tego właśnie streamera. Strixonie? Popo. Nie ma niestety, także pierwszy Zynks. Anterias, oczywiście, że jest. Arkoan, 6% głosujących. Znaczy no, mi się czasami już autentycznie myli. Dobrze, Anterias. Czy Arkoan? Najlepszy polski streamer. Rybson. Rybson, tak jest, 6% głosujących. Toriksie, wracamy do ciebie. Mamon. Niestety nie, drugi strike, nie ma go na naszej tablicy. Drużyna przeciwna może się naradzać. Strixie. No nie wiem, no kto nie kocha Gucia? Ja ci powiem, kto nie kocha Gucia. Nasi ankietowani, bo nie ma go na naszej tablicy. Idźcie oglądać sobie tam Rybsonka, no. Kaptynie, czy twoja drużyna już się naradziła? Macie odpowiedź? No, coś tam mówią. No co niech będzie Arquel. Czy Arquel jest na naszej tablicy? I proszę państwa, nie ma go! Zobaczmy, co jeszcze było na naszej tablicy. Nervarien, Jankos, Manzio, Izak i Lucky Steve. Dobra, kochani widzowie, jeżeli wam się podobał ten film i wam się wydaje, że to była dobra familiada, to zobaczcie sobie ten odcinek. To jest familiada o youtuberach. Co tam się działo, Shao, powiedz? Dziękujemy, subskrybujcie ten kanał, nara.